Jest z nami Tede, który ostatnio... Witam serdecznie. Świat freak fightów, tylko co tak na czarno jak na pogrzeb, jak tu tyle się dzieje. Coś we mnie umarło po prostu, ale żeby mogło się narodzić na nowo. Natomiast ja wiem, że ty tutaj masz swoje piękne historie z niektórymi uczestnikami tejże debaty. Mam, ale nie będę ich przywoływał. Z szacunku dla Marty. Naprawdę. Dobrze, do tego jeszcze przejdziemy. Tede, jakbyś musiał nagrać i możesz brać tylko jedną osobę, z kim nagrywasz numer? To byłoby to z Buku czy Major? No kurde, może to się skończyć p***orem dla mnie. No, dlatego pytam. Z Buku. Bo już z nim nagrałem i lepiej freestyluję niż Major. Rozumiem, Major, że z uśmiechem to przyjmujesz. Wiadomo. Dodam jeszcze, że Tede dołączył do rodziny Cloud i z tego co wiem, jeszcze się nieraz te drogi przetną. Kto wie, myślę, że wiele widzów ma pewien pomysł od razu w głowie, który się rodzi, jak się wymienia ksywkę Tede. Nie, to przekreślamy. Dlatego jest tu, a nie tam, a nie tam. No, to wiesz, to krótka droga. Każdy tak mówił. Każdy tak mówił, zobacz, Lexi pierwszy raz siedzi na panelu w formie zawodniczej. Słuchajcie, gdyby freak fighty polegały na rozmowach, z chęcią bym brał w tym udział, ale jednak bijatyka to nie dla mnie. Trzeba przechodzić od słów do czynów. Marianna Schreiber właśnie tak zrobiła, kiedy chciała zbojkotować galę Cloud, kiedy twierdziła, że pani Gosia nie może walczyć, że się do tego nie nadaje zdrowotnie, że może stać jej się krzywda. Po czym teraz minęło kilka miesięcy, 3-4 mniej więcej i widzimy, że mamy zawodniczkę, która zawalczy z panią Gosią i jest to właśnie Marianna. Dlatego mam pewne ogłoszenie, że i mogę. Już się aż taki statement mocny? Ja chciałabym z tego miejsca, tu przed wszystkimi widzami i przed tobą, Małgorzato, chciałabym bardzo ciebie przeprosić. Przeprosić cię za to i wy, kochani, możecie się uczyć na żywej legendzie, że nie ocenia się książki po okładce, dlatego przepraszam cię za to, że próbowałam zablokować twoją walkę i tą galę. I cieszę się, że teraz będziemy miały okazję jako rekompensata zawalczyć razem. Ale mam jednocześnie pytanie do widzów szczególnie do tych, którzy są team Gocha i twierdzą, że to ja jestem zła, że tu jest coś moja wina. Czy wy uważacie, że Gocha jest ubezwłasnowolniona? No pewnie nie. Czy uważacie, że Gocha jest chora psychicznie? No pewnie nie. To dlaczego traktujecie ją jako ułomną do cholery? Dlaczego twierdzicie, że ona jest za słaba, żeby walczyć? Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda. Czy ja bym walczyła ze starą Gochą? Nie. Podjęłam tę walkę tylko dlatego, że Gocha nie pije, trenuje i wygląda młodziej niż Monika Laskowska. Dlatego Gocha... Szapoba za twój glow up, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno i już kończę, że dzisiaj jest, kochani, wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest najważniejszy dzień w tym roku. Wiecie, jaki to jest dzień? To są urodziny Gochy Magical. I teraz wszyscy wstajecie. Wszyscy wstajecie. No co dla Gochy nie wstaniecie? Wstajemy! I śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. No, kto nie wstanie, ten z policji. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje głośniej. Nie słyszę. Jeszcze. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Hej. Hej, niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Wszystkiego najlepszego. Dobrze, to skoro tak, to chciałem powiedzieć, że federacja i sponsorzy federacji przygotowali nawet więcej. Skoro Marianna już to wywołała, w takim razie zapraszamy. Mam tutaj jeszcze prezent dla Gochy Magical z uczelni, na której pracuję. Mam voucher dla Gochy na wybrany kierunek studiów. Uwaga, może zacząć te studia bez matury, a wszystko możliwe, że Gocha będzie się uczyła u mnie. Pod moimi skrzydłami, Gocha, to jest dla ciebie. Dobrze. Czyli jednak glow up nie jest do końca pożądany, jak widzicie. I co dalej, myślicie, że ja jestem ta zła? Pani Małgorzato, poproszę o krótką odpowiedź, ponieważ mamy dla pani jeszcze jeden prezent, więc najpierw odpowiedź. Co, jak chce pani skomentować to wszystko? Powiem ci jedno. Jaka długa, taka głupia. I króciutko, a teraz mamy prezenty, ponieważ nie tylko pani Gosiu, Gosia, ja myślałam, ale również, że przepraszam, Marianno. Glow up działa też od wewnątrz, jak widać, nie bardzo. Marianno, wrócimy Proszę za sekundkę. Oprócz urodzin pani Gosi mamy również urodziny Sławka Peszki. Zapraszamy w takim razie nasz wielki tort, a także wielki prezent prosto na scenę. Happy birthday, happy birthday, baby, happy birthday.
to you. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. Żywiej, kochani, żywiej. Happy birthday to you. Happy birthday. Nie czuć emocji, kochani. Pomóżcie. Happy birthday, dear Gosia. And Sławomir. Rajo. Happy birthday to you. Panie i panowie, happy oto prezent. Happy birthday. Stoj. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? Gosia! Gosieńka, chodź do Panie nas! Panie i panowie, prezenty od Sławomir, Laluny. Zapraszamy! A także dla Sławomira Peszko od Laluny, a także Moniki Laskowskiej. Gosia, chodź! No to co, to teraz wstydzą się, wiesz? Pokażemy! Nie umieją śpiewać, tylko umieją walczyć, nie? S.P.Z. I uwaga! 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Brawo, brawo, kochani, nie mogło mnie tu zabraknąć. Ogromne brawa dla Gosi za tę determinację, za wyjście z nałogu, za podjęcie się walki z tą oto panią nimfomanką i hipokrytką, która chciała tu zabłysnąć, ale przy mnie tego nie zrobi. Ogromne brawa za to, że podjęła się tej walki, mimo tego, że skreślaliście ją. Można powiedzieć, że freak fighty to świat patologii, ale jesteśmy na to żywym dowodem, na przykład ja i Gosia, że wyszliśmy z tej patologii. Naciskasz dla kogo? Naciskasz ten przycisk? Dla największej polskiej hipokrytki. Czyli rozumiem, że robimy face to face, pierwszy w historii również Laluna kontra pani Schreiber? Oczywiście tak. Dobrze, Marianno, czy wyjdziesz do face to face'a z Laluną? Nie. Z okazji urodzin mogłabyś dopuścić do tego, żebyśmy zrobili face to face. Wiele się mówi o tym, żebyście w przyszłości mogły z sobą zawalczyć. Skoro już jest Laluna. Ja stoję z tyłu. Ale nie zawalczymy. Ale ja nie chcę. Żyję w uśmiechniętej Polsce, jestem wolnym człowiekiem i odmawiam. Kochanie, dlaczego nie chcesz? Mówisz, że jesteś za kobietami, uprawnieniem kobiet. Tak? Dlatego właśnie nie chcę brać udziału w tej nienawiści, którą jesteś tworzysz. Jesteś za uprawnieniem kobiet? Ale nie chcę brać udziału w nienawiści, którą tworzysz. Fajnie stawać za oprawcą, który odbywa karę więzienia, który znęcał się... A masz to dowody? ...znęcał się nad żoną i dzieckiem? Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Fajnie, wiecie dlaczego... się rozbija pierwsze małżeństwo swojego męża? Wiecie dlaczego... Jaka ty jesteś za kobietami? Jak ty jesteś za kobietami? Jesteś jedną wielką hipokrytką, zakłamaną babą, która nie boi się w ogóle hejtu, liczysz tylko na to, żeby się wybić. Nie podjęłaś się ze mną rękawic, dlaczego? Bo tak jak twój Pirek Okiński i ty boicie się, że zostaniesz w p***dę, bo w pierwszej minucie bym cię rozjebała, bierzesz sobie przeciwniczki, że chcesz pokazać sportowo, jak ty wyjdziesz do góry. A więc zapraszam cię do face to face'a, bo ja cię nie odpuszczę. Skoro jesteś w świecie freak fightów, pokaż te jaja, jak jesteś za uprawnieniem kobiet, że zniszczyłaś życie niejednej kobiety. Zapraszam! Nie dam się tobie sprowokować. Ja cię nie prowokuję, ja cię zapraszam. Ale ja dziękuję. Dziękujesz? Czyli tak naprawdę nie nadajesz się do tego świata. Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża. Rozumiem. Robisz mu wstyd. Wszystkiego dobrego, jesteś pozdrawiam. Największą patologią we freak fightach. Robisz wstyd swojej rodzinie. Czekaj, zabiorę telefon. Rozbijesz pierwsze małżeństwo swojego męża. No, i ty o tym stajesz wiesz, za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. Kochani. A więc wypierdalaj z tego świata, gdzie twoje miejsce. Właśnie teraz pokazałaś swój mini poziom. Wiesz dlaczego? Dlatego, że freak fighty to nie jest tylko przekleństwo. Freak fight to też jest pokazanie poziomu. Szczególnie, gdy się jest kobietą. No ale ty nie masz żadnego poziomu. No i co? No i jeszcze co? Ale nie podchodź do mnie. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Do sądu. Przed chwilą powiedziałaś, kto nie śpiewa 100 lat, ten z policji. A sama zapierdalasz po sądach. I co śpiewałaś? Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie. Ale nie pluj na mnie. Nie pluj na mnie. Bo mnie jeszcze HIV-em zarazisz. Nie pluj na mnie. HIV-em zarazisz. Myślisz, że mam HIV-a? Kochani, mam HIV-a, a ludzie chorzy na kochani, HIV-a teraz leżą cię. Jak widzicie, nie oddałam jej, ponieważ jestem poziom wyżej, tak? Chcę powiedzieć, dlaczego nie wyszłam do face to face'a. Nie wyszłam dlatego, że razem ze swoim prawnikiem złożyliśmy wniosek o zakaz zbliżania się Laluny do mnie. Dlaczego? Dlatego, że od 1 stycznia do 19 lutego, czyli do dzisiejszego dnia, powstało na mój temat, bez mojej odpowiedzi, setki stories i wypowiedzi z pomówieniami, z zastraszaniem, z tekstami, które nawołują na mnie nienawiść. Ludzie stoją pod moim domem, ludzie stoją pod moim domem, zobaczcie, jak reaguję. Widzicie sami,
I dlatego nie wychodzę do face to face'a. Jaki jest sens wychodzić do face to face'a z osobą, po prostu, której ja się naprawdę fizycznie boję? Zobaczcie, ona mnie zaatakowała. Gdyby to nie były freak fighty, w UFC jest wyższy poziom, tam to byś nawet się nie odnalazła, koleżanko. Dobrze, w porządku, szanuję twoje zdanie. Myślę, że we freak fightach ważna też jest kultura i pewien poziom. Ja wiem, że wy, kochani, lubicie we freak fightach przekleństwa i dymy, ale zapewniam, że można to wszystko robić też z poziomem i z kulturą i z szacunkiem drugiego człowieka. Jak widać, tego się tutaj z koleżanką nie da. Dlatego Marianno, ja nie dam się wplątać w tę dyskusję i proszę. Rozumiemy. I proszę federację o to, żeby... Ale obrażasz rodzinę. Proszę federację nie o to, aby mnie nie sądywała. Jesteś zniszczona, interakcje z Katarzyną Aleksander. No tak, dlatego już teraz rozmawiasz z panią Gosią, która twierdzi, że ty też nie masz kultury. To są przed chwilą słowa, które wykrzyczała pani... Ty masz kulturę. Proszę? Ty polityka jesteś kobitką, tak? Żoneczką może. Nie wiem kim, bo nie wiem jak to nazwać. A i pytanie brzmi... Takie. Dlaczego mnie i moją rodzinę? Co my ci zrobiliśmy? Ale co chcesz coś do mnie, przyjdź mi powiedz. Ale co ja powiedziałam, dobra, pani Gosiu? Dobra, ja... Słuchaj. Cała Polska wie nie tylko. Co mają ci tutaj ale powiedzieć? Ale co powiedziałam, pani Gosiu? Proszę zacytować. Co mi swój ten... Jak to tam, nie wiem, nazywasz to? Ale konkretnie. Nie, nie będę z tobą. Ja chcę ciebie, ale tylko w klatce. Ale pani połamie cię. Pamiętaj. Gocha to jest gocha. Oczywiście. Ja a ty... Szanuję. Ja śmiem, ścierą... którym mogę wytrzeć dupę. Nawet nie, bo szkoda mojego tyłka na ciebie. Skończyłam. Okay. Fuck you. Okej, okay, szanuję to. Szanuję to. W porządku. Zdjęcie, a to zdjęcie, co ostatnio wrzuciłaś, tak. Pani Małgorzaty, kiedy była w bardzo złym stanie, strony. To było z szacunkiem? Nie, to było nie fair z mojej strony. Aha, okej, okay, nie powinnam była tego robić, przyznaję się. Aha. Bez bicia, biorę to na klatę, biorę cały hejt za to na klatę, że nie powinnam tego robić, ale ja uważam, że to nie jest tak, że kiedy ktoś... Ty ciągle mówisz, uważaj. Uważaj na swoją gębę. I dobrze, pani Gosiu, ale teraz jeszcze ja... Okładki, spodno, chłop sobie zakładał na twój ryj, zamiast swojej gęby. Dobrze, pani Gosiu, pokazałaby pani chociaż, że ten glow up to też od wewnątrz pani zaliczyła, jednak nie bardzo. Pani Gosia nie była w stanie zacytować, to może ja powiem, bo ja pamiętam, co ja napisałam o rodzinie pani Gosi. Słuchaj, mnie piochy interesują, mnie literatura. Ale ja chcę dokończyć, mówimy konkretnie, konkretne zarzuty, konkretne odniesienia się do tego. Powiedziałam, że jest to patologia i pijaństwo. Tak? Powiedziałam, to przyznaję się, tak. Ale... Wy w Sejmie tam robicie. Ale ja się pytam widzów, gdzie wy byliście... Kiedy wysyłaliście donaty, kiedy wysyłaliście pieniądze, gdy pani Gosia była wykorzystywana przez swojego syna, gdy działo się to, co się działo. Od mojej rodziny to się odwal. Gdzie wy byliście, że dzisiaj tutaj wspieracie panią Gosię, a gdzie byliście wtedy? Co, czekaliście, aż będzie bardziej pijana? Czekaliście, aż, nie wiem, może żeby lepsza lambada była. To było fajne, prawda? Ha, 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 he, he. Bo fajnie, dajmy pieniążki, niech się dzieje więcej, niech się dzieje bardziej grubo. To gdzie wy wtedy byliście, żeby tej kobiecie pomóc? Dzisiaj stoicie tu i wspieracie panią Gosię, stajecie, śpiewacie. A gdzie wy wtedy do cholery byliście? Ja wam powiem, rozwijaliście sami biznes Daniela Magikala i taka jest prawda. Ale to męża to krok oprawiasz, co? A ty swoich brudnych stóp między wódka a zakąskę nie wtrącaj. Marta tutaj Tede od razu wspomniał, że macie jakąś wspólną historię i chciałem cię zapytać o tą historię z Tede i o wasze nastawienie do samych siebie. Wiesz co, jeśli chodzi o moje nastawienie do Tedego Jacka, to jakby ja nic nie mam do tego człowieka, bo nie znam go prywatnie. Ale z tego co wiem, to kiedyś składałaś zawiadomienia do prokuratury. Nie, nie. Jakby jak byłam dużo młodsza i robiłam bardzo dużo gnoju w internecie, że tak powiem. Jacek też dużo wrzucał, gdzieś tam udostępniał moich relacji. I po prostu wydaje mi się, że tak się przedrzeźnialiśmy. Nie wiem, ja to tak odbieram. Po prostu mi się nudziło, miałam dużo wolnego czasu i zaczepiałam Tedego Jacka i... Słuchajcie, ja to muszę powiedzieć, bo patrzę na to z tej strony teraz, mam tą możliwość i po to tu w sumie jestem. I to jest nadzieja, Marta jest nadzieją. Ja też nie mam złych uczuć do Marty, tak faktycznie było. Ale zobaczcie na to, że jaka jest droga Marty od wtedy do teraz. Marta siedzi tutaj ze stoickim spokojem, obserwuje to, co się dzieje i nie ma tutaj żadnych patologicznych zachowań. Więc jest nadzieja, że te osoby, które tak się tutaj kłócą i sobie ubliżają, też kiedyś spoważnieją i nabiorą ogłady, jak Marta, no. Naprawdę, mówię to poważnie. Nie ma tutaj, wydaje mi się, żadnej złej krwi, a wszystko... Nie ma, Marta, i ja bym ci te wejście VIP załatwił w końcu.
A ja pisałam do ciebie jakieś wejściówki na imprezy. Chodzi o to, ja wytłumaczę po prostu. Chodzi o to, ja faktycznie udostępniłem twój post kiedyś, pamiętny, nie będę do niego wracał. Ale uważam, że to było bardzo zabawne. Nie odezwała się, chodzi o to, nie odezwała się, ale odezwała się po 2 latach, czy ci załatwię wejście VIP na koncert po prostu i o to chodzi. Tak. Więc mogę po latach się zobowiązać, że załatwię to wejście VIP. Ale serio uważam, że jest to przykład na to, że można poważnie ci nabrać ogłady. No mówię to poważnie, serio. Po tym, co tutaj zauważyłem, z pierwszego strzała. Natomiast ja widzę, Lexi, że ty masz minę nietęgą i teraz się zastanawiam, czy chodzi o Martę, czy chodzi jednak o konflikt Marianny z panią Gosią? Nie, o konflikt Marianny z panią Gosią. Ja jakby nawet nie słuchałam teraz, co Marta mówiła za bardzo. Dobrze, to co cię tak wyprowadziło z równowagi? No to, że Marianna siedzi tutaj, wygłasza jakieś przemówienia o szanowaniu innego człowieka, a Marianna, kurde, sama tego nie robi. Okej, konkretniej? Podałam ten przykład z tym zdjęciem. To było kiedy? 2-3 dni temu, to nie było wcale dawno, a dzisiaj tutaj siedzi i wielka będzie prawić morały i pouczać innych. To dlaczego w takim razie, skoro to było nie fair, to Gosia potrzebowała metamorfozy? Gosia chciała metamorfozy, nie potrzebowała metamorfozy. Ale ty jak myślisz, to dlaczego chciała, skoro to zdjęcie... No dlaczego? Dlatego, że niedługo za mąż wychodzę. Za to, kakao. No mam nadzieję, że będę świadkową. No. I też będę w Sejmie jeszcze może siedziała. Proszę? Koło twojego męża. Pani Gosiu, mam nadzieję, że będę mogła pomóc pani w tym przedsięwzięciu. Pamiętaj, teraz inną piosenkę lubię, już nie ma Jumaj, wiesz? Tak. Czulowo ci wychodzi. Zaśladujesz mnie, nie? A za prześladowanie też. No co? Jakbym ja miała panią naśladować, to no co, jutro stąd nie wyszła przywódcę. No, to nie, nie poważnie, pani Gosiu, ja się bardzo cieszę, że pani naprawdę teraz wie, skąd czerpać wzorce, że federacja pomogła pani wyjść na prostą. Jestem wdzięczna nie tylko Bogu, ale i federacji za to, że naprawdę wyciągnęła rękę, pomogła pani. Wiem, że to jest bardzo trudne. Ja sama też przeszłam wielką zmianę w swoim życiu, no nie taką, ale jednak inną, ale też ważną. Wie pani co? No widać mówię. A ja powiem jedną rzecz. Wychowałam się jako dziecko w domu, w którym była przemoc. Ale nie interesuje mnie, co ty, gdzie? Mam do pani szacunek. Na moje można było Boże. Mam do pani szacunek za to, że pani z tego wychodzi. Jejku. I dlatego nie byłabym w stanie poniżać pani za to, że pani z tego wyszła. Jak to robiłaś? Sobie się nie udaje. Robiłaś. Ale wie pani, co jest ważne? Żeby to przetrzymać, żeby to trwało długo. A nie tylko tak na chwilę. Słuchaj, co chciałaś mi sprowokować? To mogę czuję, że Torunia nie będzie wspierać. Bo czuję się jak na meczu tenisowym, tylko prawo, lewo, prawo, lewo. Chciałem zapytać pani Marianny coś i to bez uszczypliwości. Jaka to uczelnia daje prawo studiowania bez matury? Bo wiele osób, myślę, by zainteresowane taką drogą edukacji. Ja powiedziałam i cytuję, że na początku nie trzeba mieć matury, by zacząć te studia, bo są to studia krótkiego cyklu. Nie, nie, ale, pani powiedziała, że są... Ale wiesz co? Że są to studia bez matury. Jest jedna rzecz. Profesor Czarnek? Wtedy jak ty masz na imię? Mam na imię Jacek, bardzo mi miło. Jacek? Jacek. Jacku. Jak pan Sasin? Posłuchaj. Czy pan Czarnek płacił na tą uczelnię, która tak udziela czyli lekką ręką? Czyli napisałeś, jestem w drodze do Klaut MMA, szczegóły później, tak? Słucham? Jacku, posłuchaj, bo skoro się wzorujesz na Jacku Sasinie, to myślałam, że nie, skumasz. To mój imiennik, to może będzie łatwiej dobrze, zapamiętać. Dobrze, Jacku, posłuchaj, nie przeciągajmy. Bo tu mam prośbę, żeby mówić krótko, więc ja wtedy krótko będę mówiła. Ja poważnie pytałem o tę uczelnię. Mam dla ciebie propozycję. Dziękuję. Mam dla ciebie propozycję, masz bo się ty... uczyć, bo jej mąż nie ma wsparcia. Ale ja mam maturę. Mam dla ciebie propozycję. Widzę, że potrzebujesz zmiany. Ja ci pomogę w tej zmianie. Możesz studiować już od jutra. Ja też na uczelni Łukaszewski. Zapraszamy. Pani Marianno, ale ja już studiowałem. Wszyscy na pewno pójdziemy. Kochani też. Czy to był jakiś człowiek atak? Człowiek się uczy tutaj... przez całe życie. Czy to był jakiś atak w stronę Tedego, że potrzebuje uczelni? Nie, naprawdę. Ale skąd dzisiaj osoby bez matury zarabiają większe pieniądze niż ci wykształceni? Absolutnie. To prawda, ale ja mam maturę. Co mi dało moje 10 lat studiów? To, że w szkole jako nauczyciel zarabiałam 2400 i wiem, że nauczyciele potrzebują wsparcia. Po 10 latach studiów, po studiach magisterskich, po 2 studiach podyplomowych, które mam i teraz, gdy jestem na doktoracie, dalej, gdybym pracowała w szkole, zarabiałabym pewnie 3000 netto. Co ty tu robisz? Walczę z tobą, Małgorzato. Pomagam ci zmieniać twoje życie. O mój Boże. Tede powinien się cieszyć, że ta konferencja to nie jest w Poznaniu, bo by pewnie nie mógł do niej wyjść. Dobra, kontynuujmy tą ścieżkę edukacyjną. Czarnek płaci na to uczelnię, czy nie? Poczekajcie, kochani, bo ja to znalazłam. No pani Marianno, pani mówi. Jeżeli mogę. Rychem się pani nie zasłania. Nie wiem, czy wiecie, ale dla osób, które nie śledziły kariery Tedego, ja też nie, żeby nie było, ale naumiałam się wcześniej. Tede ma
około 14-letni konflikt z Rychu Peją z moim idolem. Z Rychu Peją? Rychu Peja, serce z tobą. I teraz tak. Poczuję Rychu. Rychu Peja powiedział kiedyś tak. Rychu Peja powiedział kiedyś tak. Dlaczego Tede k***ą jest, powiedział, no. Tede nigdy nie wystąpi w Poznaniu. Dlatego właśnie to było to. Ja, o Jezus Maria. Ale pani Marianno, grałem w zeszłym roku w Poznaniu. Masakra, poczekajcie sekundę. Pani Marianno, ja grałem wiele razy w Poznaniu od tego nigdy czasu. Nigdy nie chciałabym ciebie obrażać, ale mam pytanie, czy na nie odpowiesz. Ej, no. Dlaczego Tede k***ą jest? Przewidział. No między innymi dlatego, że tu jestem, no. Czy to samo pytanie mogę pani zadać? Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Ja zadałem jedno pytanie, nie mam odpowiedzi. Ja powiedziałem, proszę odpowiedź. No. Cieszę się. Pani Marianno, proszę mi powiedzieć, zapytałem pytanie. Jacku, kto spokojnie. Płaci na tę uczelnię? Czy pan Czarnek dotuje tę uczelnię, Jacku, która daje edukację bez matury? Na bok. No zaraz, ja odpowiedziałem na moje pytanie, Jacku, proszę odpowiedź. Jacku. No, zadałem pytanie, proszę odpowiedź. Jacku, cicho, teraz ja. Ale ja zadałem pytanie, proszę odpowiedzieć. Ja odpowiedziałem na próbuję pytanie. Próbuję ci odpowiedzieć, Jacku, ale cały czas, Jacku, mówisz. Dziękuję, że zadałeś mi to pytanie. No to fajnie, to tak zaczyna prezydent Duda. Dziękuję, że zadałem pytanie. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to tylko potwierdza, dlaczego stałeś i robiłeś cyrk pod TVP. Pytałem pani męża, czy będzie pani kibicował. I nie wyraził takiej ochoty. I Federacja Cloud musi wiedzieć jedno, że wtedy Tede powiedział, że Cloud to fame. Ja wysłałem zaproszenie. Wow. Ja też wysłałem zaproszenie do pani męża, ale nie przyszedł. Może miał narady w Bydgoszczy. A ja cały czas nie dostałem odpowiedzi na pytanie, czy pan Czarnek płaci na tę uczelnię. Natomiast ja bym cię chciał zapytać, Jacek, w takim razie, jaką dostałeś odpowiedź od pana Schreibera? No nic nie powiedział właśnie. Spuścił głowę, jakby nie był dumny z tego. Tak mi się wydaje, no. To moje, tylko moja opinia. Czy chcesz jakkolwiek skomentować to Marianno, czy nie? Nie. Dlaczego pani Gosiu, mimo tego, że wyciąga rękę Marianna, pani nie chce jej przyjąć? Swoją szkołę już pokończyłam. Chcę to niech dla swoich dzieci. To się śmiejesz. Siebie robisz debilkę. Ja się uśmiecham. Koły jakieś. W tym przedszkole z widzą robisz. Weź się, kurde, za siebie. Chcesz Małgosiu, walczyć, przewidziałam twoje działanie i wiesz co? Spotkamy się w klatce, nie rób się idiotki. Tyle dobrze, Małgosiu. Rozumiem. Ja rozumiem, Małgosiu. Co ten chłop wziął? Możesz nazywać mnie jak chcesz, czy ale powiem ci jedno. Dobra, ciągnij. Nie działanie. Dyskutuję z tobą, nie mam rozumiem. Ochoty. Mam Małgosiu. Dzisiaj swój dzień i nie chcę zmarnować na taką siksę jak ty. Fuck. Koniec. Jest, jest, good, good. Małgosiu, posłuchaj. Nie powtarzaj moich słów. Bo że pomyślałem, że się zakochałaś we mnie. Naśladuję najlepszych. Taki glow up przeszłaś, że też bym chciała. Małgosiu, posłuchaj, ja przewidziałam twoje działanie, że nie będziesz chciała przyjąć tego prezentu ode mnie. I wiesz co? I twój syn będzie mógł z tego skorzystać, bo jemu pewnie bardziej się przyda. Zatrzymaj dla swoich bachorów, jo? Fuck! Pani Gosia, a także Marianna Schreiber face to face. Pani Małgosiu, chciała? Pani Małgosiu, jest mi... Bardzo przykro, że nie możemy porozmawiać na poziomie. Proszę się nie denerwować. Nie denerwuję. To nie jest tak, że strój zobowiązuje nas do pewnego poziomu kultury, ale wydaje mi się, że nawet gdyby pani stała tutaj w worku, ja też, to fajnie by było, gdybyśmy naprawdę mogły wymienić te zdania na poziomie. Tak się nie stało, jest mi bardzo przykro. Pięknie pani wygląda. Sądziłam, że ta zmiana jest rozpoczęta zmianą od wewnątrz. Chciałam pani pomóc. Człowiek się uczy przez całe życie. Wielki zawód. Trzeba było prędzej główką myśleć. Ale wielki zawód. Ja nie śledziłam pani kariery. Dzisiaj cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo byłabym chora stojąc naprzeciwko pani. Przesiedliłaś połowę, nie? Że zmieniłaś zdanie. Wie pani co? Jak panią zobaczyłam... Człowieka i kogoś duszę, jak ty rzekomo chodzisz do kościółka, a potem oceniaj. A teraz tak mi wlazłaś za skórę, że ja ci nie podaruję. Odbijam za siebie, za moją rodzinę. Skończyłam, kończę. Z buku ja o tobie słyszałem w środowisku raperskim, że ty to porywczy chłop jesteś. Ja nie, wręcz przeciwnie, raczej spokojny chłopak. Naprawdę? No tak, tak. No powiem nie, ci no, tak. Powiem ci tak. I z jednym i z drugim kolegą myślę, że siedziałem na afterze jakimś Nie taką porywczość mi chodzi. Mi chodzi o to, że no chociażby w sieci wyciekł twój konflikt z kamerzystą. Wiesz co, on mi po prostu bardzo mocno gdzieś tam odgrażał się przez telefon, ja dlatego do niego pojechałem. Też tutaj się podpiszę pod słowami takimi, że człowiek dorasta. Dzisiaj bym tego nie inaczej. Zrobiłbym to tak samo, pojechałbym do niego, natomiast nie wrzucałbym tego do internetu. Pewne rzeczy trzeba załatwiać, że tak powiem, w 4
cztery oczy, albo gdzieś tam kolokwialnie mówiąc na ulicy. Żałuję, że to wrzuciłem, natomiast ten człowiek jest dla mnie, wiesz, to po prostu zły człowiek jest, może tak. Zresztą każdy, kto gdzieś tam pokrótce chociaż sprawdził jakąś jego działalność internetową i ogólnie to, czym się w życiu chłopak zajmował, no to nie jest dobrym człowiekiem, więc nie żałuję tego, natomiast dzisiaj bym postąpił może nieco inaczej. Tylko powiedz mi... Danielu, o dobrze, to przejdźmy płynnie do tego. Zostałam oskarżona o to, że zaatakowałam Daniela Magikala. Chciałabym teraz zacytować słowa, które Daniel Magikal... Magikal, Zwierzyński, nie wiem. Bynajmniej Daniel. Po 10 latach studiów, po studiach magisterskich, po dwóch studiach podyplomowych, które mam i teraz jestem na doktoracie. Bynajmniej Daniel, nasz szanowny kolega, syn mojej przeciwniczki. Szacunek, Danielu, za twoje działania. Cytat. Marianna, jesteś babochłopem. Czy ty masz jaja? Marianna, jeżeli zasłużysz w sparingu ze mną płaszczyzna łóżko, to zawalczymy jedna runda 6 godzin na pieska. Haha. Nie, kur. Będę ją głaskać i się dawać jazda z nią. W poniedziałek konferencja. Nie po to przeżyłem, co przeżyłem, aby nie bronić się. A was, hejterzy jod. Jak się nie podoba, to won. Szkoda na was moczu. Pani Gosiu, czy chce pani skomentować słowa syna? Czy to jest w porządku? Mam pytanie tylko, czy to jest fair? Poetycznie. Już. Ty go wywołałaś do tej tablicy. Tak. Już nie, ja absolutnie nie bronię Daniela, ani nie stoję tutaj po niczyjej stronie, ale ty sama go wywołałaś do tej tablicy. Powiedziałam, że chciałam z nim walczyć, dalej chcę. No właśnie, ty sama Daniel go wywołałaś, a potem on ci odpowiada w swoim tam stylu, a ty teraz wielce obrażona. Pewnie nie powinien tak mówić, ale sama go wywołałaś. Ale powiedziałam, że chciałam z nim walczyć. Ty walczysz z jego mamą, czy to jest złego, a zaczepiłaś rodzinę. A on w zamian za to pisze mi, że chciałby ze mną na ringu 6 godzin na pieska. No tak, co to nie znaczy powinien, twoim zdaniem? Nie powinien tak pisać. Co to znaczy twoim ale zdaniem? Ale fajnie, jakbyś uwzględniła to, że ty sama pierwsza... Powiedziałaś jakiej konkurencji. Dlatego tak wyszło. Czy ja widzę napis na bluzie taki, jaki widzę? Czy to jest jakiś mały atak? Absolutnie nie. W ostatniej chwili się przebrałam, bo stwierdziłam, że tu dziś już dużo się dzieje. Potrzebowałam zwykłą bluzę. Trzyma węce. Będę się zesrali o remix mi. Czy ja kurwa ukrywałem gdzieś, że przerabiałem baby hit? Ty nie przerobiłeś lekcji, ty. Logicznego przetwarzania treści swych. No to ciężko, jak mózg już znikł. Czas na mnie